Pan prezes, ja liczyłem na to, że pan prezes zabierze głos. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie minister, zacni posłowie, goście. Dziękuję w imieniu branży spółdzielczej za zwołanie tego posiedzenia, panie przewodniczący. Dziękuję pani minister za obecność, panom posłom. Otóż ja nie będę mówił politycznie, tylko merytorycznie. Szanowni państwo, sytuacja jest bardzo trudna w polskim mleczarstwie. I teraz kwestia, no musimy zadać sobie pytanie, co chcemy? Czy chcemy wykorzystać dalej ten potencjał, który mamy, czyli około 100 tysięcy gospodarstw? Kupujemy około 14 miliardów litrów mleka. Trochę zawyżyłem, to było 12,380, ponad 14 jest produkcja. Oczywiście rok ubiegły był bardzo dobry, ale już pierwsze korekty następowały w październiku, listopadzie, a przełożyło to się w styczniu. Za dzisiejszą sytuację nie można winić ani rolników, ani spółdzielni, bo to są te firmy, które o rolnika dbają. Pan Steckiewicz był uprzejmy nadmienić o surowcu. Ja jestem przekonany i całe moje środowisko, że w naszej organizacji numer jeden jest rolnik. To jest, panie przewodniczący, oczywiste, bo bez rolnika, bez producenta mleka dalszych ogniw nie będzie. Dzisiaj ceny, które GUS ogłosił ze stycznia, one absolutnie no, nie są adekwatne do sytuacji rynkowej. To absolutnie sytuacja się zmienia z dnia na dzień. Po pierwsze, że wiele spółdzielni, nie chcąc utracić surowca, już w grudniu płaciło wyższe ceny, wchodząc w straty jako firmy, podobnie w styczniu. I dzisiaj nie dlatego wystąpiliśmy o interwencję, żeby komuś tam uniemilić życie, ale po prostu trzeba z instrumentów Komisji Unii korzystać. Natomiast nie wiem, jak ja się powinienem zachować. Jeśli ludzie z komisji, urzędnicy mówią, że macie możliwości interwencji, tak, mamy. Po cenie ustalonej 15 lat temu przytoczę mleko w proszku chude 169,80 eurocenta za kilo, masło 221,75 eurocenta. Jeśli weźmiemy kurs i mamy taki prosty rachunek, jeśli zrobimy założenie następujące, że z 21 litrów mleka możemy wyprodukować kilogram masła, 1,9 kilograma proszku. I jeśli teraz to 1,9 pomnożymy przez 12, o proszku mówię, 12,10 co prezesi, masło 22, to szanowni państwo, kolega poseł Pysk pytał o koszty. Branża pracuje na rentowności nie wyższej jak 2-2,5% w ostatnich latach. Ale skończę ten rachunek. Da nam przychody. Musimy to pomniejszyć. Ja to robię o 20%, chociaż koledzy mnie biczują, mówią, zaniżasz. Ale to wiecie państwo, jak daję wtedy cenę? Złoty 0,1. Pytanie mam do rolników. Co, zgodzicie się za taką cenę produkować mleka? Pytanie jest moje głupie, beznadziejne, bo nikt się nie zgodzi. Dlatego nie bez powodu w swoim piśmie, które podpisałem z przewodniczącym, jedna z najlepszych firm OSM Giżycko, które najwyższe ceny rolnikom płaci od kilku lat, podpisaliśmy to pismo, żeby urzędników w Brukseli naprowadzić na dzisiejszy ślad. O czym oni mówią? Jakie 169 euro? Jakie 221 z kawałkiem masła? Czy nie zastanowili się, co to jest dla producenta mleka? No chyba, że no, mamy założenia. Nie jestem wyznawcą teorii spiskowej, ale to wtedy gratuluję tym, co to. Dlatego dziękuję pani minister, proszę przekazać panu ministrowi, że wystąpił o tę interwencję. Ale nie możemy ustać w wysiłkach i niech, cytując klasyka,
jednego z posłów, nikt nie rżnie głupa, że się da to wytrzymać, bo tego się nie da, bo tego się nie da. I oczywiście nawet jeśli sama interwencja, bo ja wyobrażam sobie, jakie będą, że to się nie da, że to koszty i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ spora część jest młodszych ode mnie, łącznie tu z panią przewodniczącą patrzę, ale ja przytoczę państwu dwa, przeżywaliśmy podobny trochę short history, takie króciutko państwo z prezydium, żeby nie zanudzić. Mieliśmy bardzo dobre, takie były lata 2013, 2014, chociażby po cenie płaconej rolnikom, złoty 37, 8, 14 zaczęło się psuć, cena już wtedy spadła, złoty 13, kolejny rok, złoty 11, ale dlaczego o tym mówię? Wtedy już najpierw za ministra Sawickiego, później chyba poseł, pan minister Jurgel, występowaliśmy o tę interwencję. Unia zwlekała. Podjęli decyzję w 2016. To było za późno. Oczywiście limit na to nie został zmieniony. 109 tysięcy ton mleka w proszku, 50 tysięcy ton masła wykorzystane. Widzieli, że rynek dalej się dławi. 15 kwietnia była kolejna decyzja 2016 do 208. 24 czerwca, trzecia decyzja do 350, też nie unormowało, później weszły w innej formie zakupy, prawie 500 tysięcy, co daje zbyt późna decyzja. To chciałem państwu pokazać, że poniesiono ogromne koszty, rynek się rozchwiał i dlatego dzisiaj, jeśli założymy, że chcemy utrzymać polskie mleczarstwo, a podkreślam, w 80 paru procentach ono jest polskie, typowe polskie spółdzielcze. Spółdzielni, jak sam raz ja reprezentuję sektor spółdzielczy, większość spółdzielni należy do mojego związku i tu do pana przewodniczącego. To trzeba, niestety, czy to się komuś podoba, czy nie, te działania podejmować. I naprawdę to, że inni są dzisiaj bogatsi, no bo pewnie tak, moi koledzy rolnicy się nie obrażą. Pan poseł wspomniał, przypomniał kwotowanie. Mamy to policzone. Wtedy za przekroczenie polskich rolnicy, inaczej, przekroczyli kwoty 4 razy. Łącznie together zapłacili 1 100 000 000 zł kar. Marzec 2015, trochę inny wymiar był kwot, ale nadal to ciąży wielu, bo przecież kredyty, różne obciążenia. Czyli dzisiaj, szanowni państwo, sytuacja jest naprawdę trudna. Jeśli będziemy czekać, że może rynek, że może to, te 15 zł za mleko w proszku i 25 masło, to też ja nie wziąłem z sufitu, bo spojrzałem i mówię, panie przewodniczący, ładnie jest takie dwie cyfry zaproponować. Taka kwota pozwoliłaby moim spółdzielniom i innym na zapłatę rolnikom no minimum 2 złote 10 groszy. Myślę, że to koszty by pokryło. Zresztą zwracałem się do ministra, pani minister, mam prośbę, słucha pani, no ale dobra. Myślę, że Instytut Ekonomiki Rolnictwa ma tak doświadczoną kadrę i o to prosiliśmy, żeby publikować 2 razy w roku przeciętne koszty produkcji mleka w gospodarstwie. Instytut jest doskonale do tego przygotowany, wtedy byłoby łatwiej nam również wszystkim rozmawiać, czy ta cena jest adekwatna, czy nie. Ale w mojej ocenie te 2,10 na pewno myślę, że pokryłoby w większości koszty. Oczywiście koszty zależą od skali, to tutaj każdy o tym powie. Kończąc ten element, proszę o to, żeby jednak próbować podejmować te starania i 2 takie wnioski w tej trudnej sytuacji, pani minister. Rosną zapasy w spółdzielniach mleka w proszku,
ale i serów, bo koszty przechowywania serów troszkę są inne jak mleka w proszku, żeby może uruchomić jakoś pulę kredytów preferencyjnych na finansowanie zapasów. Pewnie by pod części pomogło. Druga sprawa, może rozważyć przyspieszenie zwrotu VAT-u na jakiś czas, może na pół roku, może do końca roku, z 60 dni do 30. Cierpieć będą, zgadzam się z panią przewodniczącą Niedzielę, firmy małe. Jeśli im nie pomożemy, jeśli prezes określonej firmy, ja powiem konkretnie, pani przewodnicząca, 35-40 tysięcy dziennie przerabia, to nie 1,5 miliona jak u pana przewodniczącego. No i mówi, panie prezesie, z czego ja mam zebrać 200 tysięcy wzrostu kosztów za gaz? No z czego? Produkty staniały z tej małej ilości, a firemka, no taka, że naprawdę produkty, wszystko okej. Kończąc, dziękuję państwu za przychylenie się i zwołanie tego spotkania. Bardzo dziękuję. Sektora Mleczarskiego. Bardzo dziękuję. Za chwilę.